dobry Państwu! Witamy Państwa bardzo serdecznie na koncercie Kabaretu Moralnego Niepokoju. Dziękuję, dziękuję. Drodzy Państwo, już na samym wstępie muszę Państwa pochwalić. Trafili Państwo na bardzo dobry kabaret. Przejdźmy jednak od słów do czynów. Drodzy Państwo, obejrzycie za chwilę przedstawienie, o którym sam Andrzej Wajda powiedział kiedyś. No, no. O którym Czesław Miłosz, znany Państwu zapewne poeta, wyraził się był onegdaj: o ja cię sunę. Jest to przedstawienie, o którym The New York Times w swej 14-stronicowej recenzji, zamieszczonej oczywiście na pierwszej stronie, napisał, Państwo pozwolicie, że zacytuję: od czasu spalenia na stosie Joanny d'Arc świat nie widział równie olśniewającego widowiska. A wszystko to za znikomą w tej sytuacji cenę biletu. Drodzy Państwo, przed Państwem Kabaret Moralnego Niepokoju. Muzyka! Nas ktoś straszy tym, co straszne ma się stać. My ziewamy i spokojnie z misiem się kładziemy spać. Rano z grubsza jest jak było, to co miało być, a jest. Znowu jakoś się zgodziło, byle co, z byle kim, byle gdzie. Wszystko przecież jakoś będzie. Spadochroniarz Jan Kowalski w czasie skoku pojął, że jeśli chodzi o spadochron, to się sprawy mają źle. Czy go przebił, czy zapomniał, w każdym razie nie miał go. Lecz o przyszłość się nie martwił, bo miał w głowie zdanie to: wszystko przecież jakoś będzie, byle jak, lecz się odbędzie. Trochę lepiej, trochę gorzej, ale samo się ułoży. Miejmy w nosie i w pogardzie to, co zdarzy się tym bardziej. Jakoś jest i jakoś będzie. Dobry wieczór Państwu, witam Państwa bardzo serdecznie. Już na początek naszego spotkania chciałabym Państwa bardzo serdecznie zaprosić na mój własny, autorski program. Będzie to reportaż na reporterskim szlaku. Proszę Państwa, z mojego czarnego telefonu dostałam pewną informację, że na pewnym osiedlu mieszkaniowym wydarzyła się pewna interesująca historia, o której mam nadzieję w interesujący sposób opowiedzą moi goście, których serdecznie zapraszam do studia. Państwa proszę o żywy udział w programie, a muzyków o dżingiel muzyczny. Proszę bardzo. Dobry wieczór!
wieczór Państwu. Barbara Zelman wita Państwa w programie na reporterskim szlaku. Proszę Państwa, tych ludzi obok mnie zgromadził jeden wspólny protest. Powiedzcie zatem telewidzom, o co chodzi? Proszę Panów, ale w takim hałasie to my nie dojdziemy do porozumienia. Może Pana Wysokiego poproszę o wypowiedź, o co chodzi? Ja wczoraj szedłem do sklepu i... Proszę Panią! My jesteśmy mieszkańcami bloku przy ulicy Norwida 2A. I proszę Panią, tak się stało, że bez żadnej konsultacji z nami, proszę Panią, bez żadnej rozmowy nawet, pod naszymi oknami, za naszymi plecami... Rozumiem, wytyczono autostradę. Postawiono ławkę, proszę Panią. I my tej ławki nie chcemy! Ale nie bardzo rozumiem, co mają panowie do ławki. A może pan się wypowie, proszę pana? Właściwie każdy wszedł do sklepu. Co ma pan do ławki? Ja? Bo mi zasłania widok z okna. A na którym piętrze pan mieszka? Ja? Na 10. No to proszę pana, jak panu może zasłaniać widok z okna? Jak ktoś wysoki siądzie? Jo. To mi tam wszystko zasłoni! Proszę pani, Michnik z Kuroniem postawili tą ławkę! Będą sobie, proszę pani, jeden z drugim siedzieć i pluć na Polaków! Dzisiaj ławka! Jutro agencja towarzyska! Pojutrze spalarnia śmieci. Chciałabym mieć pani pod oknem spalarnię śmieci? Nie. No właśnie! No właśnie! A czy pani przypadkiem się może orientuje, jak się nazywa kierownik naszego osiedla? No przepraszam, nie zdążyłam jeszcze sprawdzić. Bardzo szkoda, że pani nie zdążyła sprawdzić, bo on się nazywa, proszę pani, Roman Schulz. Czy to jest polskie nazwisko? A proszę panie, w ogóle tędy co roku przychodzi procesja. I specjalnie tak postawili. Specjalnie, żeby ktoś się, żeby szła i się wywaliła. Ta ławka to manichejska kłoda ateizmu, rzucona ręką neoliberałów pod nogi polskiego katolicyzmu. A na tę ławkę to psy będą sikać. Na tę ławkę to psy będą sikać, a potem dziecko tego dotknie i umrze. Ma pani dziecko? Mam. To umrze! A ja mam, proszę pani, taką książkę. Wszystkim polecam. Prawdziwa historia Polski i Polaków. Ósmy rozbiór Polski, proszę pani. I wszystko, wszystko tam jest, proszę pani, napisane. Że proszę pani, tak, w latach 50. stalinowskim oprawcą w Rawiczu, proszę pani, był kto? Jak pani myśli, proszę pani, Albin Schulz! Przypadek? Proszę panią, wyprzedadzą nas wszystkich za bezcen, nasze dzieci po niemiecku będą gadać? Zna pani niemiecki? Proszę? To umrze! Albo samolot! Albo samolot! Samolot sobie leci i się popsuł i chce tu zlądować awaryjnie. A na pokładzie kto? No kto? Kto? Same dzieci. 200 dzieci leci sobie na kolonie. Lecą biedaczki, trzymają plecaczki, kanapeczki. I pilot sobie myśli, o, tu zląduje i wszystkich uratuje. A tu figa! Ławka stoi i się nie da. A jakby nie stała, to by się dało. No dobrze, ale czy na przykład nie pomyślał pan, żeby na tej ławce sobie po pracy usiąść, odpocząć? Dziękuję, postoję.
Na krześle elektrycznym też sobie można usiąść, tak? Wygodniutko. No i niech pani powie, jak w tym kraju ma być dobrze? Jak w tym kraju ma być dobrze? Proszę państwa, jak sami państwo słyszą, dzisiaj nie jesteśmy w stanie rozwiązać tego problemu. Na tym kończę dzisiejszy program. Dobranoc państwu, mówi państwu Barbara Zelman. Dziękuję bardzo. Zelman? Halo? Halo? Drodzy państwo, dobrze, że państwo jeszcze są. Powiem, przygotowaliśmy teraz dla państwa kolejny sketch, już drugi. I ten sketch chcielibyśmy zadedykować wszystkim pomysłodawcom i organizatorom reformy służby zdrowia. Zapraszam. Dzień dobry. Dobry. Dzień dobry, proszę pana. Ja bym chciał, żeby pan mi wyrwał ząb. Jeden? Proszę? Jeden? Jeden, tak, boli mnie. Proszę pana, ma pan cholerne szczęście. Akurat, żeś pan trafił na promocję. Za 2 usunięte zęby, 3 usuwam gratis. Dobrze, ale... I jeszcze dostanie pan takiego szmacianego kota. Do gryzienia. Do kształtowania szczęki. Dobrze, proszę pana, ale ja chcę jeden, boli mnie. Wiem, że pana boli. Bez kota. Proszę pana, koszt wyrwania jednego zęba to jest 100 zł, tak? Tak, ale... Jak pan sobie wyrwiesz 3, to jeden wyniesie pana tak, powiedzmy 70. I teraz uwaga, ale... najciekawsze. A 30 gdzie? Nie wiem gdzie, panie pan mi wyrwie. No do kieszeni! Do kieszeni! Trzeba umieścić, człowieku. I jeszcze dostaniesz pan takiego szmacianego kota. Panie, niech pan rwie! O, tak. I to jest właściwa decyzja. Proszę bardzo. Po co było tyle krzyku, proszę pana? Po co było tyle krzyku? I kotek należy do pana. Idź do pana, kotku, pan się nie ugryzie, no bo czym? No jak? Może być! Proszę pana, a jest jakaś promocja na wstawianie zębów? No jest, oczywiście, że jest. To ja bym chciał wstawić 3! Proszę bardzo. W tym ten trzeci gratis. Tak, prawie tak. Nie całkiem, nie zupełnie. Właściwie nie. Nie! Jeśli chodzi o wstawianie zębów, akurat jest tak, że co 6 jest gratis! Panie, ale ja nie mam miejsca na wstawienie 6 zębów, tylko z tego pan mnie wziął, panie, wyrwał, panie, przed chwilą i wrócił. 3! Ile? 3! Ty, ja niewyraźnie mówię? Nie, wyraźnie. Wyraźnie, aha. Ile? 3, tak? No to niech pan sobie wyrwie jeszcze 3. O, panie, i znowu ma pan szczęście, bo znowu pan obejmie promocja. Dostanie pan, proszę pana, jeszcze taką pana zebrę. Zebra jest dla pana. Witajcie. Witam was, zespół Czerwone Trzewiki. Zaśpiewamy wam pioseneczkę o babie, co miała rude włosiska na łbie i kochała się nie w jednym, ino w dwóch. Aaaa, wiadomo. Zaś się baba kocha w dwóch, to jeden z drugiego strasznie nie lubi, strasznie go nie szanuje, strasznie go nie uwa. Za. I tak, w naszym zespole śpiewa baba. Co robić? I chłopy! Chodź na chłopy!
Jak byłoby śpiewane? Jak jest groźny? Śpiewany! Kapela! Życie rosły złote głosy, ona miała rude włosy, a on zielba w ogrodzie, a miał oczy jak czarodziej. Ona się w nim zakochała, ale już jednego miała, on też kochał się w dziewczynie, razem z tamtym robił płynie. Śnieg się topił, szło na wiosnę, chłopy o zazdrosne, ona koło obracała, a dziewczyna z niej się śmiała. Oba zbiły, jeden już nie dycha wcale, drugi zemrze w kryminale. Siostro Boże, przeszły święta, nikt już o nich nie pamięta. I żyje! Proszę Państwa, już za chwilę przeniesiemy się wszyscy w miejsce, które każdy szanujący się mężczyzna powinien odwiedzić przynajmniej raz w życiu. I nie chodzi tu przy tym o miejsce, o którym Państwo myślą, że o nie chodzi. Nie chodzi tu o tak zwany przybytek rozkoszy. Z rozkoszą to miejsce ma tylko tyle wspólnego, że trafia się tam zazwyczaj wtedy, gdy pewnych rozkoszy doświadczy się w stopniu daleko przekraczającym ogólnie przyjęte normy. Drodzy Państwo, zapraszam do Izby Wytrzeźwień. Za chwilę przyjdzie tu pani doktor, rozumiesz? I będzie z tobą gadać, rozumiesz? I jak będziesz ślikał, to ci przylutuję. No ci po prostu przylutuję. I się dziwię, że jeszcze ci nie przymitowały. No, także stój tu i się nie gibaj. No, no. Dziękuję panie Waldku, że przyprowadził pan naszego niesfornego pana Kazimierza. Nie pierwszy raz się tutaj spotykamy. Dobrze, panie Waldku. Proszę teraz wyjść. Chciałabym zostać sama z pacjentem. Dziękuję. Zostanę, będę patrzył, się nie fika, nie? Jak fiknie, to mu przylutuje i się skończy. Rozgryweczka, to się gapisz. No to co tam wczoraj było, panie Kazimierzu? Imieniny? A nie próbował pan tak kiedyś bawić się bez alkoholu? Ja z alkoholem też się nie bawię. Rach, ciach, flacha pęka i po zabawie. Panie Kazimierzu, ale pan tak powie mi od serca, dlaczego pan pije? Dlaczego ja piję, to ja wiem. Ja nie wiem, dlaczego panie nie pije.
jak tak byś fikał do pani doktor, to ci będę musiał przymiotować, no. Z liścia. Panie Waldku, nie podoba mi się pana zachowanie. Proszę bardzo, taka umowa teraz między nami, dobrze? Proszę chociaż przez chwilę się skoncentrować. Pan teraz wyjdzie, a wróci dopiero wtedy, kiedy ja zawołam, dobrze? Dobrze, to tam będę stojał, na zapleczu. Pani mnie krzyknie, to przyjdę, przylutuję. Bo już od rana nikomu nie przylutowałem. Dobrze, panie Kazimierzu, zacznijmy naszą terapię. Proszę powiedzieć, jak się panu żyje? No luksus nie jest. A kiedy będzie lepiej? Już było. A co było, co się panu tak bardzo podobało, co? Na przykład puste sklepy albo kartki na mięso? Nie, nie. Żona była młodsza. Coś jeszcze? I chudsza. Jednocześnie. Co jest, panie Waldku? Przyszłem zobaczyć siniefnika. Ale ja nie wołałam. Ale ja przyszłem. Ale ja nie fikam. Ale jakbyś fikał, to ci przylutuję, po to przyszłem. Panie Waldku, była taka umowa między nami, że pan tam będzie stojał, a wróci dopiero wtedy, kiedy ja zawołam, a ja nie wołałam. A ja stojałem. I to jutro będę stojał? No pani mnie zawoła, proszę, bo pięknie jest do przylutowania. Proszę bardzo, bo to się też kwalifikuje. Proszę się odprężyć, panie Kazimierzu! I rozglądamy się. Proszę się teraz na to wszystko, co pan widzi, spojrzeć z lotu ptaka. Wówczas zobaczy pan, że wszystko idzie do przodu. Jak patrzę z lotu ptaka, to akurat wszystko mi się cofa. Co się panu cofa? A co pani idzie do przodu? Panie Kazimierzu, jak pan tak będzie fikał, to ja zaraz zawołam pana Waldka i skończy się rozgryweczka. O co prosiłam? Rozglądamy się, ale tu, do przodu. Jak pan się tak rozejrzy, jak prosiłam, to wówczas pan zobaczy, naprawdę, że wszystko jest nowsze, lepsze, porządniejsze. Proszę bardzo, czy pan teraz tego nie widzi? Nie widzę. Widzę. Źle się rozejrzałem. Właśnie, panie Kazimierzu, i teraz tak trzeba trzymać, a wówczas wszystko będzie dobrze, tak? Tak. Chciałby pan jeszcze coś dodać? Chciałbym. Panie doktor, panie Waldemarze, Wysoka Izbo! Weźcie mnie, puśćcie do domu, poszedłbym, co tu będę przeszkadzał, pójdę se. Rozumiem, po prostu nie chce pan się leczyć, droga wolna, proszę bardzo, do widzenia. Trudno, do widzenia. Tak, dziękuję. Dziękuję. A, tylko proszę mi jeszcze z tego miejsca obiecać, że pan więcej pić nie będzie. Dobra, obiecuję. Nie takie rzeczy obiecywałem. I pani go wzięła, puściła i stojałem i wszystko. Panie Waldku, proszę się opanować, proszę się uspokoić. No, jak to? Proszę się uspokoić, co ja mogę z nim zrobić? No co ja mogę z nim zrobić? No. Immunitet to immunitet. Tak! Dziękuję. Drodzy państwo, mogę śmiało powiedzieć, że mają dziś państwo cholerne szczęście. Tak się bowiem szczęśliwie składa, że jest dziś wśród nas gość niezwykły. Gość, można powiedzieć, przez duże G. Znaczy,
Jak chciałem powiedzieć, bardzo znany gość. Znajomy innych znanych gości. Artysta niezwykły, niepowtarzalny. No, można powiedzieć, super ekstra luks oryginalny. Czyli sam wielki Wojciech Bularski! Proszę Państwa, Wojciech Bularski! Dobry wieczór Państwu. Tak się składa, że specjalnie na dzisiejszą okazję przygotowałem taką piosenkę, może ją znacie, nie wiem, może nie znacie, też nie wiem, właśnie mało wiem trochę. Ale jest prośba. Jak znacie, zaśpiewajcie razem ze mną. Jak nie, trudno, przecierpię. Proszę bardzo. Raz kiedyś pewien statek był olbrzymi, maszt jak sosna, a na nim pływał majtek, szczyl, jak również stary bosman. Aż kiedyś nadszedł straszny sztorm i majtka zmyła fala. Fararalala. Bo zamiast trzymać się, to on się brawi obcy na alały. A bosman spojrzał w wody toni i sam przypięty krzyknął do nim. Masz za swoje, trzeba było trzymać się. Ja to mówię, a jak mówię, no to wiem. Gdybyś się złapał, czegoś trzymał, nie takie rzeczy byś przetrzymał. A tak to masz za swoje, masz za swoje i se teraz możesz, wiesz. Początek zwrotki tej niechcie widownio nie zniechęci, bo oto człowiek gałąź rżnie, sam siedząc na gałęzi. By nie spaść, człowiek trzyma się gałęzi jedną ręką, po chwili trach i jebu dół, tylko z nim z gałęzią. A dzięcioł z góry spojrzał na ni i z pnia mu treść refrenu zdały. Tak właśnie powiedział dzięcioł. Masz za swoje, trzeba było trzymać się. Ja to mówię, a jak mówię, no to wiemy. Choć dobrze, żeś się trzymał czegoś, trzymałeś, durniu, się nie tego, co trzeba. Masz za swoje i se teraz możesz, wiesz. Oponą dla mnie piosenka jest, zawierać musi dętkę. Tąże tu zawieram więc, czyli w piosence puentkę. Dziewczyno, słuchaj chłopcze mój, bo świta mi maksyma. Jak już wybierasz, wybieraj dobrze, a potem się tego trzymaj. A wtedy nikt nie powie ci refrenu, który brzmi jak, no jak? No jak przedtem, że to refren. Masz za swoje, trzeba było trzymać się. Ja to mówię, a jak mówię, no to wiemy. Posłuchaj wujka, dobra rada, co niby śpiewa, ale gada i radzi. Róbmy swoje, róbmy swoje, posłuchajcie mnie, bo wiem i sobie jedną radę także z miłą chęcią damy. Niech się trzymam tego, by nie radzić wam. Postało mi się coś takiego pouczać wszystkich chciałbym wciąż. Dlatego na sam koniec coś wam powiem. Szaba da ba da ba, chłopo do chłopo do chłopo, rebe rebe de de, dings.
Kierowniku! Kierowniku! Kopsino szluga na wargę! Słucham? Szluga na wargę, kopsni! A, papierosa! A, ta, do jarania! Pan prosi. Proszę. O, amerykańskie! Thanks! Przepraszam pana bardzo. Przepraszam bardzo, czy mógłby mi pan pomóc? Może pan wie, jak dojść do hotelu Bałtyk, co? No wie pan, ja się zgubiłem, no. Nie byłem w Polsce 20 lat i się zgubiłem. Wie pan, mam tu mapę, ale tu się w ogóle nic nie zgadza. Pokaż pan tę mapę. Nie. To stara mapa jest. Zaraz, jakby tu panu wytłumaczyć. Jesteśmy teraz tu, nie? Znaczy tu. Dawna Armii Ludowej, czyli teraz Krajowej. Widzisz pan tamten pomnik? No tak, na pomnik Lenina. Kiedyś to był pomnik Lenina, teraz jest Lenona. Ale wygląda tak samo, tylko mu okulary dokleili. I za tymże pomnikiem skręcisz pan w lewo i pójdziesz pan tak. Ulicą Piłsudskiego, dawna Wandy Wasilewskiej, przejdziesz pan przez skwer imienia Piłsudskiego, dawniej Marklewskiego, przejdziesz pan przez park imienia Piłsudskiego, dawniej NKWD, aż dojdziesz pan do placu Piłsudskiego. Dawniej Dzierżyńskiego. Nie, Chopina. I na tymże placu stoją trzy pomniki Piłsudskiego. Nie, to jak to tak, aż trzy? Tak. Każdy jeden wychodzi brzydko. To stawiają następny. Aż do skutku. Jeden jest przerobiony ze starego pomnika, co tam stał wcześniej. Piłsudski z fortepianem. I za tymże pomnikiem skręcisz pan tym razem w prawo i pójdziesz pan tędej. Ulicą księdza Borkowskiego. Dawna Kwiatowa. Ta. Księdza Drewniaka. Dawna Różana. Ta. I księdza biskupa Ignacego Krasickiego. Dawna Ignacego Krasickiego. Ta. Po prostu. Mijasz pan pomnik hydraulików polskich poległych w walce z sowieckim hitlerowskim okupantem na wschodnich kresach II Rzeczpospolitej na terenach podmokłych. Taka wielka rura przebita magnetem. I w tenże sposób dochodzisz pan do rzeki. Do rzeki. Tak. Do Wisły. Tak jest. Do dawnej Wisły. Czyli do rzeki imienia Andersa. I tam już stoi hotel, póki co Bałtyk. Nie, to ja widzę, że tu się u was wszystko pozmieniało. Tak. Zupełnie inny kraj. A pan jesteś w interesach? Tak. Wie pan, mój bank zakłada tu filię i mam spotkać się z prezesem tutejszego oddziału. Panem prezesem... Prezesem Smolarem. Dawnym towarzyszem Smolarem. I panem Józefiakiem z Agencji Ochrony Sekurita. Dawne ZOMO. Nie, no ale wie pan, to w ogóle strasznie daleko jest. A, daleko. Tak, no to ja sobie podjadę taksówką. Stoją tam jeszcze taksówki pod dworcem? Stoją. Tak, kiedyś mafia, nie? Teraz też. A może pana gdzieś podwieźć, co? Podrzucić pana? Tak, nie? No. Taksówką? No pewnie.
Ta, czemu nie? Czemu nie? Do Super Exclusive Sienna Center Point. A po dawnemu? Do sklepu. Drodzy Państwo, teatr, muzeum, filharmonia, rzeźba, obraz, książka. Nie wszyscy wiedzą, do czego te rzeczy służą. Nasz następny numer traktować będzie właśnie o tego typu sprawach i nie oszukujmy się, nie są to tematy proste. Dlatego, jeśli ktoś z Państwa w czasie ostatnich wyborów głosował na samoobronę, jest ze słuchania tego skeczu zwolniony. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry. Dzień dobry. Witam. Miło mi. Proszę pana, nie, bo ja nie przyszedłem się witać, tylko chciałem oddać książki. Bo wypożyczyłem, to chciałem oddać, to oddaję. Bardzo dobrze. Troszkę pan przetrzymał. Ale to się wszystko da naprawić. Eliza Orzeszkowa nad Niemnem. Cyprian Kamil Norwid Prometidion. Najbardziej finezyjne figle w seksie grupowym. Praca zbiorowa. No? Jak tam się panu podobało? Nad Niemnem? Gdzie? Nad Niemnem pan oddał książkę, znaczy pan czytał. Ja? A to, tak? To. Czytałem. O, podobała mi się. Ale mi się podobała. Taka gruba, ale mi się podobała. Normalnie Orzeszkowa tak. Powinna więcej pisać. Więcej i grubiej. I tak żadnych krytycznych uwag pan nie posiada? Nie no. Czytałem, ale czytałem, mi się podobała gruba, tak, ale mi się podobała uwagi mam. Jakie? Liczne. Jeśli chodzi o uwagi, to mam takie uwagi, że... Mam takie uwagi, że... Na przykład, jeśli chodzi o tytułowy tytuł, to mam taką uwagę, że jeśli chodzi o tytułowe Niemno, to mam... Niemen? Tytułowy Niemen? Niemen? Tak, Niemen. 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 Chodzi panu pewnie o to, że Orzeszkowa bardzo dużo miejsca w swoim dziele poświęca opisom przyrody. No tytułowy Niemen o tym świadczy. Niemen, Niemen. Jak pan myśli, dlaczego tyle świata przyrody u Orzeszkowej? Bo dziwny jest ten świat. Dziwny, bardzo dziwny. Doskonale pan to zauważył. Tak. I tu można wysnuć bezpośrednią paralelę do Prometidiona, tak? Tak.
którego również pan czytał. Tak? Można wysnuć paralele? Le. Jakżeż pan tę paralelę konstatuje? Człowieku, czego ty ode mnie chcesz? Oddaję ci te książki, to bierz to, no co się pytasz? Jaka paralela, no co to w ogóle jest? Co to w ogóle jest, no? Słownik zjadłeś? Tak, w porządku. Tak naprawdę czytałem tylko finezyjne figle. Tamte dwie wziąłem, bo się skleiło okładkami. A co dzisiaj chciałby pan wypożyczyć? No właśnie. Bo na dzisiaj mam napisane na kartce od całej rodziny. Bardzo pomysłowo. Więc mam tak. Bolesław Prus. Czyli inaczej Aleksander Głowacki. Lalka. Czyli inaczej taki smaciany ludzik. Bo to jest dla córki. Niech się przyzwyczaja do szmat. Teraz tak. Balladyna. Ale tu nie ma nazwiska autora. Ale to jest dla syna na polski. Słowacki. Polski! Polski, no. Teraz tak. Coś w twardej okładce. A co konkretnie w twardej okładce chciałby pan? A to wszystko jedno, bo to jest dla psa. Zęby mu się wyrzynają. Oj, teraz mam najgorzej? Najgorzej mam? Bo jest jakiś pan? Jest jakiś pan? Pan Tadeusz. Doskonałe dzieło. Epopeja. Może i Tadeusz? Bo tu jest tylko nazwisko. Wołodyjowski. Pan Tadeusz Wołodyjowski. Dla żony jest ten pan. A co dla pana? Finezyjne figle dwa. Nie ma, wypożyczone. Nie ma? Nie ma. Kiedy będzie z powrotem? Jak przeczytam, to będzie. Ty świnio! Drodzy państwo, nie ukrywamy, że grało nam się dziś dla państwa bardzo przyjemnie. Dlatego chcielibyśmy pożegnać się dziś z państwem w jakiś szczególnie miły sposób. Jednym słowem, chcielibyśmy przygotować dla państwa prawdziwe, szczęśliwe zakończenie. Jakież zaś może być szczęśliwsze zakończenie niż ślub? No żadne. A więc teraz zapraszamy na wesele. No i stało się cholera, trzeba żenić się i już. Fajnie było, wolna chata, teraz baśce rośnie brzuch. Jakżeż teś na wieś ten wściekł się, zaraz w mordę chciał mielać.
sam oberwał i już tylko harczał w ręce. Głód! Stara wlament, co za czasy, kiedyś to nie było tak. Ale stało się i trudno, trzeba księdzu w łapę dać. Przyszli moi na rozmowę, co kto kupić ma na ślub. Tamci suknia, my obrączki, dogadane, no to chlub. Tamci wódka, my orkiestra, dogadane, no to chlub. Przy rodzinie będzie mieszkać, no to chlub, ten głupi dziób. Złożym wspólnie się na wiata, chłopakowi będzie padać, jak dziewczynka to Beata. Nowe życie to jest cud, coś po prostu, że się Adam lub. No i dobra do urzędu, potem kościół i fotograf. W końcu lokal Espaniola, zajeżdżamy, a tam Stolak. Na początek ciepłe flaki, trzeba najeść się pustego, żeby dłużej się pobawić, zresztą jak to tak bez tego. A i w tym po dwóch kieliszkach wujek Rysiek już nie żyje. Za to ciotka i za Ryśka i za siebie samą bije. A na parkiecie dziadek zbije, cały czerwony tańczy lambadę. Który kawaler mnie w tańcu prześcignie, pytasz się panien i krzyczysz żaden. Jest wszystko, jest tatar, jest galaretka, jest oranżada, konkursy, jest ekstra, to jest wesele, kręci kamerę. Umiał. O, biały miś, bardzo dobrze. Basia! Gdzie jest moja Basia? Basia! Wczoraj miała fajny biust. Basia, znajdę się, nie schowasz się. O, Basia! Pierścionków to ci tyle nakupię, że ci paluszków zabraknie. Rano budzę się, a obok moja żona Basia śpi. Ej tam Basiu, kochana, teraz to se będziem żyć. Teraz to nas wszyscy mogą pocałować, wiecie gdzie.